konkurs. Turbo wielki joystickowy konkurs z koszulkami dla moich widzów. A co zrobić, żeby zdobyć taką koszulkę z mojego sklepu Pixie Shop? No to słuchajcie, wystarczy, że na swoich telefonach włączycie Stumble Guys, wejdziecie w sklep, przelecicie na sam koniec, w którym jest okienko wesprzyj twórcę, czyli mojego tatę, i wpiszecie kod FAREL przez 2L, a w komentarzu pod tym odcinkiem napiszecie joystick to jest szef. No i oczywiście zostawicie psią łapkę pod tym filmem, to wtedy automatycznie bierzecie udział w konkursie, a w przyszłym odcinku ze Stumble Guys to mój tata ogłosi wyniki i przedstawi aż 5 zwycięzców konkursu. No kto nie chciałby takiej psie pięknej koszulki z moją mordą? No dajcie spokój. Wydaje mi się, że warto wziąć udział, więc koniecznie wpisujcie kodzik FAREL w Stumble Guys. No i oczywiście teraz to już możemy iść do Stumble Guys, kręcić kołem fortuny i wydać wszystkie pieniądze mojego taty. Co wy na to? Dobra, jesteśmy już na koncie Farela. Wow, czekajcie, coś mi tutaj nie gra, ten skin w ogóle nie jest zwierzątkowy, musimy to zmienić, dostosuj. Oczywiście legendarne skinki, wow, ten lew wygląda jak ja, musimy go użyć. No czy to nie jest 1:1 ja? Zobaczcie, nawet ma taką samą grzywę i taki sam wściekły wzrok i nawet ma taki sam ogonek. Jak się zgadzacie ze mną, to zostawcie teraz łapkę w górę. Dobra, chodźmy już do sklepu zobaczyć, co się dzieje. Co my tutaj mamy? Koło fortuny za darmo, epicka oferta, wyprzedaż klejnotów, oferta na Stumble Pass, coś tam, nie potrafię tego przeczytać, specjalny coś tam, gwarantowana emotka i dużo klejnotów, ale my już mamy dużo klejnotów do wydania. Dobra, jak mamy koło fortuny za darmo, to sobie zakręćmy tym kółkiem za darmo. Uwaga, trzymajcie kciuki, żeby wypadła legenda. Na pewno wyleci legenda. Nie ma innej opcji. No może jest inna opcja. 10 kolejnych klejnotów do wydania. No i to mi się podoba. Możemy zakręcić jeszcze raz i teraz to bez gadania będzie legenda, mówię wam. Chyba, że łapki nie zostawicie. No mówiłem, żebyście zostawili łapkę, widzowie. Ponoć za darmo to tylko boli gardło. Wow, czekajcie, tutaj mamy jeszcze jedno koło za darmo, to możemy wygrać jakieś fajne skinki, więc klikamy i kręcimy. Mam nadzieję, że teraz to już zostawiliście łapkę i że mogę na was liczyć, bo... Nie no, ile ja mam się was prosić? Macie szczęście, że klejnoty trafiłem. Dobra, teraz przechodzimy do czegoś poważniejszego. Mamy do wydania 5415 klejnotów. I mamy dwa koła. Koło cienistych kości i koło Stumble. I w tych kołach możemy wygrać kozackie skiny. A jak ja wydam wszystkie klejnoty i nie trafię żadnego kozackiego skina, to ja jestem pewny, że Farel będzie chciał się zemścić i będzie cały dzień mi głaskał pod włos. Nie możecie na to pozwolić. Więc trzymajcie teraz szybciutko kciuki, a ja zaczynam kręcić kołem. Na dobry początek 10 zakręceń, a co? O matko bosko, 1350 gemów, oby coś się trafiło. I lecimy z tym, widzowie. Co my tu mamy bez nadziei w ogóle? Kolejny skin, to coś specjalnego! Wiedziałem, moja psia intuicja mnie nigdy nie zawodzi. Kolejny duplikat. Jakbyśmy jeszcze z legendarne dwa trafili, to już by w ogóle było. Psie pięknie. Nietypowy skin, ale duplikat. Co my tu mamy? Jakiegoś rzadkiego czarodzieja z brodą? Rzadką czarownicę też duplikat. Jakiegoś rycerza. Kolejny nietypowy skin. Kolejny beznadziejny skin. Mamy tutaj same duplikaty, ale trafiłem coś specjalnego, więc ja powinienem dzisiaj dostawać przekąski i pomidorki przez cały dzień od Farela. Jak on się o tym dowie,
naszym nowym skinem, więc chodźmy zagrać! I mamy Canon Climb, moi drodzy, łatwizna! Na luzie to przejdę, mówię wam, zobaczcie jak się wyróżniam, a nie jednak jest dwóch ziomków, co mają taki sam skin. Dobra, lecimy, jesteśmy prawie pierwsi, słuchajcie, damy radę, zobaczcie jakie ja robię uniki! Patrzcie jakie wślizgi, nikt nie ma tutaj ze mną szans, ała, nie deptajcie po mnie! No, poczekaj, to jeszcze nie koniec, trzeba teraz uważać na te głupie kulki. Dobra, jakoś chyba dam radę. Dopiero jedna osoba przeszła. Tak jest, wykiwałem ich wszystkich, mamy to. Dobra, dajcie coś trudniejszego, bo to było dla mnie za łatwe. I następna mapa to Paint Splash, czy coś takiego. Patrzcie teraz, jak ja ich wszystkich porobię. Normalnie skaczemy przez farbę, przeskakujemy, lecimy, wyrzutnia. Nie. No, jest. Dobra, mamy to, okej, lecimy dalej. Jak tutaj to ograć, żeby się nie wywalić? Dobra, tutaj taki wślizg ładny. Ale to zrobiłem, widzieliście to? Jak widzieliście, to dajcie suba. Lecimy dalej. Dobra, będę drugi, wykiwałem ziomka. Nara, leszczu. I obrót w powietrzu. I kto jest królem pingla? Mamy to. Super Bowl Scrabble! No, tutaj to będą jaja, mówię wam. Zobaczcie, mam brata bliźniaka obok. Zaraz i tak go wykiwam. Dobra, lecimy. Trzeba się tu skupić, bo ja tutaj nie mogę z nimi przegrać. Ja tutaj muszę im pokazać, że joystick to jest król, Stumble Guys. Ja ich nawet normalnie ogram tutaj bez palców. Samymi psimi łapkami ich ogram, zobaczycie. Mnie wyprzedził. Co ty tu robisz? Święto się skończyło już dawno. Patrzcie na to i co? Meta! Meta leszcze! Mamy to! Jest! Joystick! Król Strumble Guysa! Najlepsze świecie! I co? Kto nie wierzył, ten psibobek! Odbieramy nagrody i lecimy dalej wydawać pieniądze. W tym kole mamy już coś wyjątkowego trafionego, ale mamy jeszcze dużo do odblokowania, a na przykład w tym drugim to ten Kaio Rajo, który jest najrzadszy, no to Varel już go ma, więc bez sensu kręcić tym kołem i tutaj są postacie, które mamy, więc będziemy kręcili tym kołem cienistych kości. Co na to? Albo zakręćmy 5 razy tym, a 5 razy tamtym. Lecimy, widzowie! Po takim winku to się należy jakaś legenda! Nie UFO, ludzie, tylko legenda. Proszę! No nie, znowu jest jakiś wąsaty krasnal. Ja nie chciałem wąsatego krasnala. No teraz jakiś samuraj. Dobra, zostały nam chyba jeszcze dwa. Mamy jakiegoś epickiego szkieletonka, ale to był duplikat, więc nic specjalnego. Jakiś paś bez sensu. Wszystkie duplikaty. Dobra, to dajmy szansę temu kołowi fortuny. Uwaga! I pszczółka ma? Bez sensu. I co tym razem? Jakiś mem? Czy tam mim? Jak to się mówi, widzowie? Kotek! Nie lubię kotów. I Bunia też nie lubi kotów. Tak! Mamy duplikat czegoś specjalnego! Ja to mam szczęście. No i jakiegoś duplikata kolejnego, bez sensu. Ale za to, że trafiłem coś specjalnego, to mamy 700 tych... Stumble Canów, czy coś takiego. Dobra, trzeba im pokazać, kto tutaj rządzi znowu. I lecimy z kolejną gierką. Będziemy grali teraz Super Bowl Scramble. To na easy pewnie to przejdę, bo przecież wygrałem ostatnią gierkę na tej mapie, więc słuchajcie, na easy. Piłki się ode mnie odbijają, a ja leżę co chwilę, ale spokojnie, zaraz to nadrobię. Źle zacząłem, ale dobrze skończę, zaufajcie mi. Słuchajcie, ja wymyśliłem nową w ogóle nazwę dla tego skina, co ja mam. To będzie się nazywał Joystick Diamentowe Serduszko. Co myślicie, majestatyczna nazwa?
jak na zwycięzcę Stumble Guys, mi się wydaje, że taka właśnie fajna, więc mówcie o dzisiaj do mnie Joysty Diamentowe Serduszko, jesteśmy 13 na mecie i przechodzimy do kolejnej rundy! Mówiłem, że ta nazwa tego skina oddaje. Rasho Horror! Czekajcie, bo nie umiem tego przeczytać. Dobra, ja nie wiem o co tu chodzi, ale chyba trzeba przez to przeskakiwać. A, nie można się tak zjeść. Dobra, lecimy na spokojnie. To pewnie będzie leciało coraz szybciej. 6 osób już odpadło, co za lamusy! O, pszczółka ja. Dobra, przeszliśmy, ja nawet nie wiedziałam, że tak szybko. O co tu chodzi? Jesteśmy w finale, ale easy. Joystick Diamentowe Serduszko wygrywa tą grę, widzowie. Water Sliding Super Slide, widzowie! Najlepsza mapa ever! Patrzcie teraz na mnie! Co to w ogóle za wichury tutaj koło mnie? Lecimy, tutaj trzeba na spokojnie, po prostu się pchacie, ale dostał ode mnie kopa, widzieliście to? I teraz się zaczyna dopiero zabawa! Lecimy! Joystickowe linie lotnicze V2! Muszę ich dogonić, nie może tak być, że oni lecą pierwsi, muszę ja być na mecie. A finałową mapą jest Rush
Hour. Hour. Dobra, musimy ich porobić tutaj wszystkich i to na luziku. Wystarczy, że oni po prostu uspadają. Jednego ziomka już prawie zgasiłem. Dostał bombę i leży. Moja zasługa. Patrzcie na to, teraz robimy rekina. Z daleka się nie da, kurczę. Dobra, trzymajmy się po prostu z daleka od nich. Wiem, że to za chwilę zacznie przyspieszać, ale... ale na easy. Póki nie ma obok nas wroga, jesteśmy bezpieczni. O! To wydawało się nie być bezpieczne! Ten rekin się na nas rzucił! Ja jestem pewny, że on chciał mnie zrzucić! On będzie teraz za mną biegał! Dobra, najlepszą obroną jest atak, więc będziemy starali się tutaj sprzedać mu ciosa zaraz. Nie będzie tak, że on będzie tutaj joysticka lał po mordzie. Patrzcie na to. Kurczę, nie trafiłem. Mam cela jak babcia z wesela. Nie! Dobra, postawimy sobie tutaj. Są kulce! Przechodzę tak! Finał jest! Joystick diamentowe serduszko! Zwycięzca! Woohoo! Skinek oddaję, widzowie. Joystick! Co ty tutaj robisz? Czekaj, daj mi usiąść. Poczekaj, opowiedz wszystko jeszcze raz od początku ze szczegółami. No bo ja grałem w Stumble Guys i nawet wygrałem grę! Słuchaj. Niby tak było, tak? No ale powiedz, nie będziesz No zły. Nic nie szkodzi, no dobra, kontynuuj. No bo... co się wydarzyło? Bo ja wszedłem na twoje konto. Ile wydałeś gemów? Oj, tam kilka tysiąców tylko. A trafiłeś coś chociaż? No dwa specjalne skiny nawet. Co? No, co ty myślałeś? No i kurczę, elegancko. Dwa skiny, coś specjalnego, nowe. Zup piasek. O nich marzyłem, o nich myślałem cały dzień. Bo ja jeszcze zrobiłem konkurs. Jaki konkurs? No taki malutki na psie koszulki. Tylko. Na psie koszulki. Ile tych koszulków? Takie skromne 5, tylko co tam. Skoro wytłumaczyłeś wszystko ładnie widzom, no to okej, To ja widzowie ogłoszę wyniki konkursu za kilka dni. Podczas kolejnego odcinka z gry Stumble Guys, tak? Dodaj buzi. No. A, i wbijcie do joysticka na Instagrama, bo ile brakuje ci do 100 tysięcy, co? No, tam troszkę, tam kilka. No, trochu. Wbijajcie, zostawcie mu followka.